Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się ułamkami zwykłymi o mianownikach 10, 100, 1000 i tak dalej oraz ich zamianą na ułamki dziesiętne. Zacznijmy od przykładowego ułamka dziesiętnego. To, co widzicie przed przecinkiem po lewej stronie, to są nasze całości, czyli mamy 28 pełnych całości. A to, co po przecinku, czyli w naszym przypadku 759, to jest część ułamkowa. Podpiszmy sobie zatem poszczególne cyfry. Na fioletowo zaznaczono cyfrę dziesiątek. Na czerwono, jak pewnie wiecie, cyfrę jedności. Pierwsza cyfra po przecinku, ta po prawej stronie zielona, to cyfra części dziesiątych. Kolejna brązowa to cyfra części setnych i niebieska cyfra części tysięcznych. Oczywiście tych cyfr po przecinku mogłoby być także więcej lub też mniej. Przejdźmy teraz do przykładów. Zamienimy sobie te trzy ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne. Mamy 30, 300 i 3000. Na początku, przed przecinkiem, zapisujemy, ile mamy całości. No w tym przypadku mamy 0 całości, więc piszemy 0 przecinek i sprawdzamy, co mamy w mianowniku. W naszym mianowniku mamy liczbę 10. Dziesiątka ma jedno zero w zapisie, zatem u nas po przecinku będziemy zapełniać jedno miejsce, będziemy mieli jedną pozycję do zapełnienia. Patrzymy, co jest w liczniku, jest trójka. No to po prostu ją sobie tutaj zapisujemy i mamy sprawę załatwioną. W kolejnym ułamku również mamy zero całości, zapisujemy zero przecinek. Patrzymy, co mamy w mianowniku. Mamy 100. W zapisie liczby 100 mamy dwa zera, zatem w naszym ułamku dziesiętnym będziemy musieli coś wpisać w dwóch miejscach, tak jak tutaj zaznaczyłam tymi czerwonymi odcinkami. Patrzymy sobie na licznik. Mamy trójkę. Tą trójkę wpisujemy maksymalnie po prawej stronie, czyli tutaj, no i zostaje nam jedno miejsce, w które coś trzeba wpisać. Zatem wpisujemy 0. I podobnie będzie w ostatnim przykładzie. Mamy 3 w liczniku, a w mianowniku 1000. Znowu jest 0 całości. W mianowniku mamy 1000, zatem patrzymy, ile zer występuje w zapisie liczby 1000. To są oczywiście 3 zera. Więc będziemy musieli zapełnić 3 miejsca. W liczniku znowu mamy trójkę, którą ponownie wpisujemy maksymalnie po prawej stronie, czyli tutaj. A te dwa miejsca, które pozostały nam do wypełnienia, wypełniamy sobie zerami. Czyli pierwsza liczba to 30, druga 300, trzecia 3000. I kolejny przykład. Postępujemy dokładnie tak samo. W pierwszym mamy 0 całości, jedno miejsce po przecinku do wypełnienia, wpisujemy sobie to, co mamy w liczniku, czyli 7. W drugim przykładzie znowu mamy 0 całości, 100 w swoim zapisie ma 2 zera, zatem mamy 2 miejsca do wypełnienia. W liczniku mamy liczbę 43, zatem idealnie nam te dwa miejsca zapełnia, więc mamy 43 setne. W kolejnym mamy 0 całości i 3 miejsca po przecinku do wykorzystania. W liczniku mamy 97, zatem zapisujemy to 97 maksymalnie po prawej stronie. Tak jak teraz to widzicie. I jedno miejsce zostało nam jeszcze do zapełnienia, więc wpisujemy 0. W kolejnym przykładzie mamy 0 całości, 2 miejsca do wykorzystania. W liczniku mamy 9, wpisujemy sobie 9 maksymalnie po prawej stronie i dopisujemy 0. W kolejnym postępujemy
Tak samo mamy 3 miejsca do wykorzystania. W liczniku jest 152, zatem wpisujemy i tutaj już żadnych zer dopisywać nie musimy. I w ostatnim mamy 0 całości. W mianowniku mamy 1000, zatem mamy 3 miejsca do wykorzystania. W liczniku mamy 4, wpisujemy sobie po prawej stronie i te 2 miejsca, które nam zostały, wypełniamy zerami, czyli mamy 4 tysiączne. I kolejne przykłady. Tutaj już mamy pewne całości. W pierwszym przypadku mamy 2 całości, zatem przed przecinkiem piszemy sobie 2. No i dalej postępujemy tak samo. W mianowniku mamy 10, zatem tylko jedno miejsce po przecinku będziemy wykorzystywać. W liczniku mamy 9, więc wpisujemy 2 i 9 dziesiątych. W kolejnym mamy 5 całości. W mianowniku 100, więc 2 miejsca do wykorzystania. I wpisujemy to, co mamy w liczniku, czyli 84. Mamy 5 i 84 setne. W kolejnym przypadku mamy 14 całości, więc piszemy sobie 14 przecinek. Patrzymy, co mamy w części ułamkowej. W mianowniku mamy 1000, zatem będziemy 3 miejsca zapełniać. W liczniku mamy 63, więc to 63 wpisujemy sobie po prawej stronie i jedno miejsce zostało nam jeszcze do wypełnienia. Wpisujemy sobie tak jak poprzednio 0, więc mamy 14 i 63 tysiączne. Kolejny przykład. Mamy 27 całości. W mianowniku mamy 1000, więc tutaj po przecinku będziemy wypełniać 3 miejsca. 8 wpisujemy po prawej stronie, a te 2 puste miejsca wypełniamy zerami. Kolejnym mamy 3 całości. W mianowniku 10, więc tylko jedno miejsce do zagospodarowania. W liczniku mamy 2, więc po przecinku piszemy 2. Mamy 3 i 2 dziesiąte. I w ostatnim mamy 9 całości. 3 miejsca po przecinku do zapisania. Wpisujemy 984 i tutaj już nic więcej, żadnych zer nie musimy dopisywać. Wszystkie 3 miejsca wykorzystaliśmy. W pierwszym przykładzie mamy teraz 67 dziesiątych. Wyciągnijmy najpierw całości, czyli zamieńmy ten ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną. To oczywiście 6 całości i 7 dziesiątych. No i teraz postępujemy dokładnie tak jak wcześniej. Czyli mamy 6 całości, w mianowniku 10, zatem tylko jedno miejsce po przecinku do zapisania. Wpisujemy 7. W kolejnym mamy 458 setnych. Zamieniamy na liczbę mieszaną, mamy 4 i 58 setnych. A to oczywiście 4 przecinek i wpisujemy 58. Ostatnim mamy 2001 tysięcznych. To oczywiście 2 całości i 1 tysięczna. Piszemy 2 przecinek, patrzymy co mamy w mianowniku. Mamy 1000, zatem 3 miejsca musimy wypełnić. To, co w liczniku, czyli nasza jedynka, zapisana będzie maksymalnie po prawej stronie, a te 2 brakujące miejsca wypełniamy zerami. Czyli mamy 2 i 1 tysięczna. Przejdźmy do zadania z zeszytu ćwiczeń. Zapisz na 2 sposoby, ile pieniędzy jest w każdej pętli. I tutaj mamy pierwszy przykład rozwiązany, mamy 31 groszy, co możemy zapisać jako 31 setnych, czyli 0,31. W drugim przykładzie, tym w zielonej pętelce u góry na środku, mamy 72 grosze. No to wpisujemy. Wiemy, że pełna złotówka to 100 groszy, czyli to jest 72 setne. 0,72. Kolejny przykład na dole po lewej stronie. Mamy jedną pełną złotówkę i 54 grosze. Zatem wpisujemy 1 złotówka, 54 grosze.
a to jest 1,54. I w ostatnim przykładzie mamy 5 zł i 14 groszy, czyli 5 i 14 setnych. Kolejne zadanie z zeszytu ćwiczeń. Na podstawie podanych informacji wpisz cyfry w kratkach. Pierwszy przykład. Cyfra jedności tej liczby i cyfra części setnych są równe 1. No to wpisujemy. Cyfra jedności to jest ta pierwsza przed przecinkiem, która sąsiaduje z przecinkiem po lewej stronie. Wpisujemy 1. I cyfra części setnych, czyli to jest drugie miejsce po przecinku, też jest równa 1. Dalej, cyfra części dziesiątych i cyfra części tysięcznych są równe 7. Cyfra części dziesiątych to oczywiście pierwsze miejsce po przecinku i cyfra części tysięcznych, trzecie miejsce, wpisujemy 7, czyli mamy 1 i 717 tysięcznych. Kolejny przykład. Ta liczba jest mniejsza od 1, zatem będziemy mieli 0 całości. Jej cyfra części setnych wynosi 3. Czyli na drugim miejscu po przecinku mamy 3. A cyfra części dziesiątych jest o 4 większa od cyfry części setnych. Czyli jest o 4 większa od 3. Zatem jest to 7. Czyli mamy 0 całości i 73 setne. Zapisz w postaci ułamka zwykłego i skróć, jeśli to możliwe. Pierwszy przykład mamy wykonany 8 dziesiątych, czyli po skróceniu przez 2 mamy 4 piąte. Kolejny przykład. To oczywiście 3 dziesiąte i jest to ułamek nieskracalny. Dalej mamy 4 dziesiąte i ten ułamek możemy sobie skrócić przez 2, co nam da 2 piąte. Podpunkt B. Mamy 0,45, czyli 45 setnych, bo dwa miejsca po przecinku były zapełnione, zatem w naszym mianowniku musi być 100, bo 100 w swoim zapisie ma dwa zera. A to możemy skrócić przez 5, co nam da 9 dwudziestych. Dalej mamy 84 setne. No możemy sobie na przykład skrócić przez 2. To będzie 42 pięćdziesiąte i to dalej możemy skrócić przez 2, co nam da 21 dwudziestych piątych. I ostatni przykład. Mamy 0,15, czyli to jest 15 setnych. Można skrócić przez 5, co nam da 3 dwudzieste. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.